Siemeczko, z tej strony Marcolet. Witajcie, z tej strony Marcolet. I witamy Was w Farming Simulator 2015 na Borusiowie V7. Jak widzicie, troszkę w innym otoczeniu, bo znajdujemy się już u Brontusia. Tak, na chacie. Dzisiaj gwiazdę na chatę zrobiliśmy. Gwiazdę na chatę taki zrobiliśmy o godzince... Po piątej było chyba, nie? Piąta rano byliśmy. No, po piątej wyjechaliśmy. Znaczy, po piątej, nie. Właśnie po piątym to nas PGS zabrał, żebyśmy tu do domu. Powiem wam, że fajnie się jechało tu. Pierwsza moja taka dłuższa wycieczka. Jakby można było nazwać wycieczką, trochę pospaliśmy. Dużo ludzi było w autobusie. O, a co to? Lubiłeś? A no, że tam przycisza, wiecie, tam teraz... Musi trochę to taka burżuazja jest, ona tutaj na pilota ma. Pojedziemy sobie to pole polać. Które to? No. Czy to jest zasiane prawie? Nie, tutaj. To przecież, no tam wiesz, no albo klaśni, ręce, to... O, widzicie od razu lepiej. No ja bym nie chcę się zrobić, o Jezu, przeorał, było to. Ale przeczekaj. A ładnie wygląda, że to jest trudne, Boże. Ty. Nie gadaj, że wyjedzie. Ile wróciźnie. Ty paliwa, mam nadzieję, że nie braknie. Ogólnie no mamy tydzień przed sobą, prawie tydzień. Bo miałaby to odcinek miał być już wczoraj, tak samo mój ten co był dzisiaj, wcześniej też miał być wczoraj. Ale wczoraj taka dość fajna wycieczka nam wyszła na spontanie, byliśmy u Gołego. Całą ekipą. Czekaj, ja sobie... Nie, ja sobie zrobię zmniejszę. Ja sobie już mam punkt obrany prawie, tak. Czemu ha klikłem przez siebie? No. Mógłbyś mnie nie zagadywać? O, poczekaj. Na co się tym patrzysz? Na ziemi. Środek maski, co? No. No widzę, to jest samo. Dobra, wczoraj mówiłeś sobie byłego. Wcześniej pojechaliśmy do Mikiego, znaczy pojechaliśmy sobie w sobotę. Tak? No, dobrze mówię. W sobotę pojechaliśmy sobie do Mikiego. O 17. No co ja ci poradzę? No, ale nie ściąga. Dobra, ale prosto. No, nieważne. Każdy orze jak może. No i w sobotę skupiałaś się do Mikiego właśnie wieczorem. Lewa zrobiliśmy. I jo. Coś tam się wypiło. Coś tam się wypiło, coś się pogadało, powygłupiało. Rano wstaliśmy o godzince 10. No. Bodajże, no, zanim się ogarnęliśmy wszystko, o godzinie 12.30 byliśmy w Starożerach. No dzisiaj coś wiedzą, co to jest? Ja nie wiem. To jest ostatnio ludzie wczoraj stoją pod pizzerią, ja wychodzę do pizzerii wchodzimy i się typ nas pyta, czy ja dobrze widzę, czy my z Mafisolec, nie? No. I to było pod pizzerią właśnie w Starożerach, dlatego to dodałem, tak? Dużo ludzi nas teraz poznaje. Jeszcze czekałem wczoraj właśnie, tak jak wrzuciliśmy zdjęcie na fejsa, że będziemy tam wersja trzecia 20 wjeżdżać, to napisałem, będę czekał na przystanku, byłem tak ciekawy, czy naprawdę ktoś przyjdzie. Ale niestety nikogo nie było. No, z Bydgoszczy o 3 w nocy czekał z kłopotu. Maszyny my dolatujemy, a tam wszyscy to na lewej do domu. No ogólnie fajnie, spoko się jechało tym autobusem. Nie, fajnie było, tylko za gorąco. No ej, ale serio, 40 stopni. Było ze 40 stopni, nie? Kierowca tak rozpalił, że się tam rozbierali. Ja sobie z buty zdjąłem na krótki rękaw, podwinałem sobie te dresy. Bo buty zdjąłem, to zasnę. No. I powiem wam, że myśleliśmy, że nie będziemy spać, ale pojechaliśmy, nie wiem, z godzinkę drogi i praktycznie tak nas złożyło, że zasnęliśmy, później tylko budziliśmy się na tych głównych stacjach, gdzie tam chwilę postoju było. No ja się co jakiś czas też budziłem tam podczas drogi. W Bydgoszczy sobie wyskoczyliśmy na jakieś jedzonko, tam byliśmy było po drugiej coś, druga 45, w ogóle 45 uprzedaż mieliśmy w nocy. No, masakra. I później tak trochę jak zaczęliśmy już pobytu podjeżdżać, zaczęło padać w nocy, ale nie było tak tragicznie. Nie, no dobrze, ja miałem dwa miejsca, jak ksiądz na kolejny. Jak widzą na żliwach. Kierowca troszkę się opóźnił, bo tam opiniując sobie przesunął przerwę i tak później te przerwy, wiecie, jak już się przesunęły, tak się ciągło do końca, tam 15 minut spóźnienia mieliśmy, ale ważne się udało, dojechaliśmy, cali i zdrowi. Teraz już na pierwszy dzień leci. No, także jeszcze musimy skoczyć po kangura, nie wiem czy dzisiaj czy jutro. Jak określiłeś, że to jest kangur, to jest samochód. A, samochód, no tak, sorry, bo tak wiecie, tak sobie powiedziałem. Ja może to wyrównam, nie bądźcie na mnie źli. Na pewno vlog od Gołego będzie jutro u mnie. No bo dzisiaj sobie wieczorkiem usiądziemy i zrobimy. Będzie na pewno jutro ode mnie od Gołego. A dalsze vlogi to powiedzieć tylko do czwartek. No ja sobie jeszcze tak, ja właśnie mam coś tam nagrane z agregatowania, u mnie sprawdzaliśmy agregat, ale to tam wiecie 30-sekundowy filmik, może jakiś mi się uda skleić.
chyba że dołączę to do vloga od gołego, jeżeli tam zobaczę, ile mi materiał zostanie, bo tam coś też nagrałem sobie GoPro, chciałem troszkę w innej wersji zrobić ten filmik od gołego, ale to mówię, zobaczymy jak dzisiaj na wieczorem to wyjdzie. I praktycznie od jutra już tak zaczniemy, może przejedziemy się właśnie od jutra do Mokrzyna, może coś, no zobaczymy jak będzie czasem, zobaczymy jak będziemy mieli właśnie samochodem. Pierwsze co do Mokrzyna możemy jechać? Pierwsze co właśnie chciałem jechać do Mokrzyna, później chciałbym się przejechać do Karola albo do Bartka. No muszę podzwonić Podzwonić, żeby właśnie zapytać się... No Mokrzyna nie będę dzwonić tam, oni są zawsze będą. No, także wjazd na chatę się zrobi. A jestem ciekawy właśnie, jak coś, czy się coś pozmieniało do tej pory. Nie, właśnie chcę tu wyrównać. To widzisz, to jest równo. Nie. Uczyło. Widzisz? No i ogólnie teraz jesteśmy u mnie, także odcinki 20-25 minut będą. No, teraz troszkę nadrobimy. A, ogólnie to zapraszam od razu, link w opisie macie do Brączka. Brączek będzie robił sobie z Bolusiowa właśnie, bo nie mamy teraz co nagrywać, bo wiecie, no tam serio z chłopakami, tak to tam wyrost ten Adam był Mikiego i ogólnie. A też nie będziemy przesiadywać przed kompem całe dnie, żeby ponagrywać. Dlatego też póki na razie możemy i jest co, no to Brączek będzie nagrywał sobie z Bolusiowa, kontynuował tą, tak jakby moją serię z singla. Tylko że będzie zrobił sobie, wiecie, tam jakieś te prace, które ja już robiłem na przykład na odcinku, a nie zdążyłem ich dokończyć czy coś takiego, nie? Tak jak jeszcze widzicie, siewu mi bardzo dużo zostało na wiosnę, to Brączek będzie właśnie już robił, tak jak ten odcinek, który dzisiaj wydał. Praktycznie ja już miałem nagrane to w sobotę, ale nie wiem czemu nie chciał mi go wyrenderować, Brączka wyrenderowało mi niestety nie. Ale nagramy sobie chociaż no, teraz. A to było dziwne, bo nagrywałeś mi jeden po drugim, a mój wyrenderował, bo ten nie wyrenderował, bo nie chciał wyrenderować. Nie wiem czemu, nie chciał wrzucić go do Camtasii. No ale trudno, nic nie poradzimy. Nagrywamy teraz u mnie, także to się dobrze. Jo, ale ładnie, no fajnie, to podoba mi się, te ściany masz, fajne okna masz. Bo jak, a ty nie zmieniałeś 720, nie? Nie, 1080. No, bo w ogóle teraz dalej, bo jak byłem bloka, to swoje też rzucałem 720, bo gdybyśmy chcieli wrzucać 1080, to by było 3 dni. No. A no teraz u mnie możemy sobie pozwolić na 1080 także ludzi. Teraz mam nadzieję, że już jak już to porobiłem równo. Aj kurde, ten zetar jest naprawdę fajny, nie? Ażby, nie, mówię, 902 pójdzie pierwszą na ostrzał. No masakra. No dobrze ci to idzie w sumie. No, no to są już, widzicie jak klatki spadają no, przy tym? No. No ale to nie ma... No, ale to jest bolsiowo. No. To nie ma się co dziwić, bo troszkę waży. No komputer też półtoroczny to już. Nie no weź nie przesadzaj, ty nie dobijaj mnie. Ważne, że American Truck chodzi i to dość płynnie i to bardzo fajnie. No. Także na pewno Amerykana sobie tak, coś jutro, jutro na pewno odcinki z Amerykana. No, ja? Jutro na pewno vlog od dołego i jeżeli będziecie chcieli to piszcie może, piszcie tutaj. Czy chcecie jeszcze coś oprócz vloga jutro? Wtedy byśmy nagrali jakiegoś Amerykana. No Amerykana byś rzucił od rana, bo dużo jeszcze osób jest w szkole i przypuszczam. A bo jak Standard Deepa by sobie nagrał. Ja właśnie chcę nagrać Standard Deepa i chcę nagrać sobie właśnie też Amerykana. Ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo później na środę. Nie, bo Boże, co ja mówię. A nie, bo dzisiaj poniedziałek już jest. Będę myślał, że niedziela. Także ten to wydam dzisiaj, poniedziałek na wtorek by był właśnie Standard Deep i Amerykan, a na środę bym właśnie sobie typową strzelił. A później na czwartek znowu byśmy widzieli sobie bolusiowo. Ale zobaczymy jak ja to będzie. Ja muszę teraz właśnie dalej tego Sleeping Dogs nagrywać. Właśnie mówię, to te gry właśnie co masz takie, to sobie byś nagrał właśnie od rana. Na przykład od rana do południa, bo jeszcze dużo ludzi ma ferie. To obejrzy, później po szkole każdy może sobie zobaczyć. I tam godzinka przypuśćmy 16-17 może sobie wydać drugi odcinek, bo też dobrze to wygląda. No, na przykład tak jak vloga. To będzie vlog na pewno, nie? No ja zobaczę. Jeżeli uda nam się zmontować dzisiaj, bo... No nie, no mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda, bo jeszcze dzisiaj nie mamy zamiaru nigdzie jechać. Wieczorek długi. Też nam będzie się chciało spać, może ja się zaraz jak będziemy się renderować, pójdę sobie spać. Bo praktycznie co my pospaliśmy do 9? Do 10 jest. Do 10. Od 6. Od 6, bo Brączek jeszcze przyjechaliśmy, wchodzimy, na biurku leżała płyta, no to Brączek cyk. Jeszcze sobie zainstaluje, muzyczkę sobie włączył. Zainstalował, później coś jeszcze żeś robił, ale już nie pamiętam. Zacząłeś film rzucać, no tak. Film rzucać, chwilę na lecie posiliłem, mówię, ja nie chciałem w ogóle iść spać ogólnie, ale no jednak stwierdziłem, że pójdę i... Rozbudziłem się, a kurde w tym autobusie to nie, chyba 20 pozycji wymyśliłem jakichś nowych. No to wygodnie, jak się swoją pozycję wymyśli do spania, nie? No wiesz, która mi się najbardziej spodobała? Ta, co miałem... Głową na podpór. No i nogi sobie na szybę, bo było tak gorąco, że jedyne ochłodzenie to szyba była, nie? Bo jak tak jak ogólnie tam w nogach mieliśmy, to kurwa nie wiem, tam jakieś grzałki chyba były. Że buty... No ja po 5 minutach siedzenia w autobusie, ja nie wiedziałem co mi się z nogami dzieje, bo mi zaczęły drętwić. No nie, po 5 minutach to jeszcze mówię, że ci nie jest ciepło. Ja pierwsze co wszedłem do autobusu, zacząłem się rozbierać. Ale no dobra, sorry, to tak po 10. No. Po 10 minutach jak on naprawdę dał na fulla.
Ja nie wiem, czy on może ma inną klimatę u siebie z przodu, czy coś, ale masakra jakaś, nie? Ludzie tu się zaczęli tak rozbierać, później już babcie tam z tyłu zaczęły się drzeć, czy można by było zmniejszyć. W ogóle to Bolek później... mi zaczął opowiadać dzisiaj rano o czymś, czego w ogóle nie pamiętam, że on, że coś zaczął... Jo, siny byłem, bo w pewnym momencie, nie wiem gdzie to było, ale to nie było dość późno, to jak ty się przeniosłeś i zasnęłeś za pierwszym razem. No. I my, nie wiem, gdzieś jechaliśmy, gdzieś ktoś nie wysiadał, ale nie wiem co to był za przystanek, nie powiem ci dokładnie. Ja sobie tak właśnie urzeżałem i nagle słyszałem takie zgrzyty, jak czasami gdzieś tam w Ursusie byś biegł, nie bił i tak, wiecie. I to tak przez dobre gdzieś 5-6 sekund, nie? To jedna babka jak się zerwała, wszyscy na nogi, ja tak samo się poderwałem i on nagle zaczął stawać. Mówię, chuj, koło nam się urwało albo pół tyłu nie ma. I tak wiesz, wszyscy ten, on podjeżdża do mojego pod przystanek. Wyda się, że coś tam, nikt nie wstaje, to pojedziemy dalej, nie? Nie wiem co to było. Nie zwrócił najwidoczniej na to uwagi, może nie, na to... Nie, mi się wydaje, że Bolkowi to się przyśniło. Nie, na pewno nie. A ty się po chwili dopiero obudziłeś. Naprawdę, i ty się obudziłeś, spojrzałeś na mnie, uśmiechnąłeś i poszedłeś spać. No, ale ty to... A ostatnio przecież też nie pamiętasz jak w nocy, żebym do ciebie mówił. Ja ostatnio się też go pytałem, wrzucaj mi, bo skończyliśmy po trzeciej w nocy, mi się skończyło renderowanie filmu i pytam się, wrzucać czy rano? A on... że teraz nie rano sobie wrzucisz. A później rano mi się to 7 godzin wrzucało, nie? A ten czemu ty wieczorem tego nie wrzucałeś? No ja też tego nie pamiętam. No. Ale to w nocy to było, jeszcze chipsy jedliśmy, to pamiętasz czy nie? To pamiętam, że Bolek o 3:30 do mnie podchodzi z miską chipsów, ja już śpię, on mnie budzi, Brączek, chcesz chipsy? No to tak, jest, wstałem i sobie jadłem chipsy, nie? Z głoda sobie taki rozłapałem. A powiem ci dobrze, tak na dwa monitory jedziemy, tam tak to mi pisze w Actionie i nagrywamy, super sprawa z tym. Ogólnie ja u siebie zawsze patrzę albo na kamerkę, jak tam czas mi leci, albo praktycznie jak sobie zawsze 18 ustawię w grze. Ja powinienem zdążyć to zorać. Dość fajnie mi to idzie. No ładnie. W następnym odcinku zrobimy sobie nawozy. Rzucimy pod nawozy pod siew i agregatowanko jakieś. A ja? A ty może jakąś oreczkę jeszcze gdzieś no zobaczymy. No, coś się wymyśli. Myślę, że zobaczymy jak w ogóle to wypali, nie? Jak dzisiejszy odcinek, bo ty już praktycznie zaraz wrzucisz, mój będzie troszkę wieczorem. Miejmy nadzieję, że wypali, tak? Dobrze by było, ale muszę jeszcze odcinek z Bolszewa wstawię do siebie. No, spokojnie. Myślę, że tak. Później będziesz mógł sporo nastawiać, bo... Bo jak się żniwa zaczną, to wiesz, no co ja na odcinku to maksymalnie może 2 pola będę chciał kosić, no nie więcej, no bo to nie ma sensu, żeby wiesz. No tak, ale zobaczam tylko 5 dni, 6 dni zostało, więc... No ale to wiesz, jak ja pojadę do domu, to może sobie na przykład też ci mogę ten... No będziesz... to, że będzie multiplayer, to bez sensu. Nie multiplayer. Aha, na single sobie będziesz mógł zagrać od czasu do czasu. Jak na przykład nie będziesz miał co nagrać, nie? To ten. No w sumie fajna to sprawa. Wtedy ja ci save'a podeślę i sobie będziesz chciał, to sobie nagrasz, tak? No to nie ma żadnego problemu z tym. No to jak się patrzy na gospodarkę, to są trochę jednak ścinki. No są. No tutaj ten piec, to wszystko, nie? A też, zresztą ja patrzę teraz na tą gospodarkę, a w oddali jest cała stare borusioło, tak? No tak, że wszystko i tak sobie dobrze komputer radzi. Także... Mi to bardzo się podoba. Ogólnie to trochę źle dobrałem, widzę. Co sobie wybrałeś? No tam z prawej strony szybciej skończę, a to tutaj rozoram. Praktycznie tutaj zaraz mi się pole w półokrągu robi. Dobrze, damy radę. Okay. Kurde, fajnie też o to chodzi. Tam, że jak widzicie, zasiane mamy. Ja zasiałem. To zasiał właśnie Brączek u siebie na odcinku. A to skończyłeś teraz? Mhm, ja sobie skończyłem tutaj. Przygotowałem sobie serwer, obmyłem maszynki właśnie. Fajna sprawa z tą serią. Mówię, jeszcze muszę ogarnąć jak pojadę do domu z tą taką tablicą. Po prawej stronie będzie wam się tutaj wyświetlała. Co mniej więcej chciałbym robić. I tam będziecie mieli do wyboru różne opcje i wtedy będziecie mi pisać w komentarzach co robimy dalej. Na co zbieramy kasę? Na co właśnie kasę zbieramy, czy na kombajn, czy na ciągnik. Ja nawet proponowałbym prawdopodobnie chyba zbierać na kombajn, bo to nam się najszybciej zwróci, bo wiadomo, wtedy żniwa dość szybciej nam pójdą. Nie wiem, chyba mam 150 tysięcy. Mam trochę zboża w magazynie. A chcesz kupić za kombajn? Nie Holanda tego oryginalnego. Już teraz powiedziałem bardzo? Tak. No bo wiesz, no kombaj kupię, to później będę sobie z jeden sezon ponad zbierał na maszyny, nie? Bo będę tak, jak wymienię... Jak ty tak kombaj kupisz, to ty już potem nie będziesz na inny wymieniał, na Aleksjona. Nie, później to dopiero na Aleksjona, ale to mówię, żebym później wymienię sobie teraz, przypuśćmy kombaj, no to zejdzie mi jeszcze czas, żebym tak, ja muszę wymienić ciągnik, do tego ciągnika wszystkie maszyny, na średnie, no to wiesz, no to spokojnie jeden sezon mi się wydaje, nie wiem, czy by mi starczył, żeby to nagrać, nie? Także dopiero, i wiesz, w Holandę to mogę sobie na przykład 2 sezony i później, że wiesz, New Holanda sobie, jak New Holanda wezmę i kombajn nie będę zmieniał dość długo, tylko zmienię sobie kolejny ciągnik, nie? Na przykład. No to mi się seria przeciągnie, nie? Tak zrobię, że właśnie później na koniec wyjdzie, że będzie Lexion i takie największe maszyny i jeden sezon na nich pociągniemy i to będzie tyle na tej serii, nie? Ale myślę, że ona dość długo potrwa. No z 30 odcinków, no. 3 serie, 3 sezony zrobisz, każdy po 10? No gdzieś koło tego.
bo teraz praktycznie już zobacz, będą 3 odcinki, a zobaczyć ile prac pożniwnych, jeśli na przykład to wożenie słomy będzie, spalanie na przykład, czy też obornik, ognojowica, to będzie bardzo dużo. No tak, w pierwszym sezonie jeszcze nie siejemy rzepaku, bo nie mamy stołu do bizona, także to w kolejnym sezonie będzie nowością. W tym sezonie nie będzie na przykład jeszcze gnojowicy, no bo raczej kukurydzy też nie będę siał, bo nie mam siewnika, bo będziemy sobie do biogazowni wozić kukurydzę, żeby gnojowicę wziąć. Jedynie co, no to będziemy mieli obornik, dobry obornik. A jak byś kukurydzę siał? No wtedy coś będę myślał, że na przykład tak jakbym zamówił sobie zestaw, nie? I sobie na przykład wtedy w komentarzach zobaczymy, odliczymy sobie na przykład 20 tysięcy, nie? Za zapłacenie za kiszonkę. No pomyślimy wtedy. Myślę, zestaw. No wezmę na przykład jakąś sieczkarnię, nie? Tak jakby na wypożyczenie, coś takiego zrobimy. Że wiesz, będę miał ze 2-3 pola i za 20 tysięcy ona mi, przypuśćmy, wiesz, tak jakby na obsługi przyjedzie, nie? A ja sobie to tam skoszę, nie wiem, czy poza odcinkiem, czy coś jakoś to fajnie bym zrobił wtedy. No albo zobaczymy, może kupię sobie jakąś dwurzędówkę? Zobaczymy jak to wyjdzie, tak? No to właśnie mówię, zrobimy sobie tą tabelę całą taką po prawej stronie. A wiesz co by było fajne? No. Jakbyś zamówił jakąś ekipę do grania, ale z nimi nie gadał na Skype'ie. A! O! To by było fajne. Żebyśmy się jechali. Mój internet, nie? No także... To nic, co najwyżej wiesz co by się zrobiło? Byłaby sieczkarnia na H, obcięłby się poprzez jakiś sieczkarnia na H, ty na przykład byś odwoził i ja bym odwoził, nie? I już by wystarczyło, mi się wydaje. Posiałbym tu najbliższe pole, gdzie jest i tyle. No, bo... no to widzicie, to się pomyśli. Ogólnie mam już prawie 17 minut, ale idzie spoko. Wychodzi no, dosyć fajnie. A pług się ugrudził. O, masakra, nie? Zatem w ogóle. No ty, przy orce? Nie wiem, czy tak ciągnie. I wiesz co, ja nie wiem, czy już nie będę tutaj jeździł. Chyba nie będę tutaj jeździł. Gdzie? No tutaj, jest za daleko jeżdżenia już. Co, zostawisz tam? Będę to rozorał sobie na dwie strony. Na tamto? No tamto też, na tamtą. Zaraz zobaczysz. Ja tak bynajmniej u siebie robię, jak już mam za daleko do jeżdżenia. Mnie dość pola takie symetryczne wychodzą co roku, więc mniej więcej wiem, w których momentach mam bruzdę i wiecie, raz się zawala, raz się odkrywa. Ale to i tak już są takie doły, że dajcie spokój. Mam nadzieję, że w tym roku tym agregacikiem trochę się nadrobi, bo tamtym to nie mogłem tego zawalić w cholerę. Ogólnie to zobaczymy. Może, nie wiem, nie wiem czy właśnie dorzucać ten film z agregatowania u mnie. To mamy, nie wiem, z 10 wynik może dorzucać właśnie do mnie, czy rzucić jakiś krótki taki na... po prostu na ten, bo trochę będzie to odbiegać od tematu, no bo tak, ani tam u tego, u Gołego nie będzie vloga, bo ja nie robiłem wstępu, zakończenia, ani nic. Miałem tylko nagrane z GoPro, jak przechodziliśmy po całym gospodarstwie i to chciałem jedynie puścić w szybkim tempie, bo jakąś muzę. No ale to zobaczymy jak dzisiaj nas wieczorem, bo chcieliśmy się wziąć za live ogólnie też. Zobaczymy jak się ogarniemy z tym, jakbyśmy zrobili vloga wcześniej, to live'a można było jeszcze ogarnąć taką kwestię pierwszą. No, chciałbym właśnie zobaczyć jak tam z live'em by nam poszło. Ja muszę do ziomka odezwać tego, który tam ogarnia. Tanas? No. Tanasa się muszę odezwać i zobaczymy. No, jeżeli... czy by miał czas, też czy zależy, które też chłopaki robią live'a dzisiaj. No ciekawe. W ogóle ciekawe czy robię, tak? No. Właśnie żadnego info tam nie widziałem. No jak będą robić o 21 tam 2 godzinki, to my sobie możemy zacząć o 23. No nam to nie przeszkadza, bo przecież ostatnio o której byliśmy? Bardzo późno, to było do drugiej był prawie live. W sobotę? No. Do drugiej był, zaczęliśmy, przed pierwszą zaczęliśmy chyba, no i to sporo. Ten drugi, bo ten pierwszy tam był dość wcześnie, bo o 20 zaczęliśmy go. O, ile sobie teraz fajnie tutaj. Ja pamiętam, że jeszcze o 3 spać położyłem. No ja też. Spałem za dumem, nie? Ogólnie nic mi się nie stało. Ale wszystkie biżuterie, co miałem przy sobie, wszystko pozdejmowałem. Biżuterie, obozy. Wiecie, łańcuch, wszystko. Wiecie, ale całe szczęście Adam bardzo ładnie spał. Ululany był. No aż ten Miki. No. I fajnie było. Miki nawet tak zadbał o nas, że miskę postawił koło łóżka. A my nie mieliśmy. A nie, my mieliśmy z chipsami tą miskę. A wystarczyło na pewno. No, my się zmieszało najwyżej. Nie, trzeba babcia Mikiego rano przychodzi. I zresztą o tej misji, czy potrzebna była, nie? No. On mówi, że nie, żeby nie była potrzebna dzisiaj. Ja nie wiem, ale tak. A bo wcześniej od nas staliście, nie? No czy ja wstałem pierwszy, Miki ale... tak chodzi do pokoju za 4 razy. Ja tak oko tylko przymrużyłem sobie. Patrzę, że popatrzył coś. On coś brał z pokoju, tylko nie wiem co. Ładowarkę do telefonu. Tak, bo ja potrzebowałem. No. A ten mówię, ja wstałem pierwszy, znaczy ja wstałem. No ja się obudziłem pierwszy, nie? No. Ale mówię, nie chcę budzić nikiego w dupie, dla mnie budzego, nie? Mm-hmm. Poleżę sobie jeszcze. Ten okno na oścież kurwa otwarte miał. Cieszę się, że sam się nie woził w najwicy. Jak tam zawsze to u Mikiego była. Dość fajnie to wyszło. Kurde.
i takie coś u mnie zawsze zostaje, nie taki jeden pieprzony mały, nie, może troszkę szerszy, bo wtedy mi opona wpada w jedną i w drugą stronę, nie? I to się tak cholernie źle ora, nawet jak kółeczko sobie na maksa wezmę, żeby wiecie, ostatnia skiba była praktycznie nad ziemią, to i tak mimo wszystko nie da się tego idealnie zaorać. W tym roku na 3 polach, 3 na 3 miałem takie coś. Masakra jakaś. 2 na 10. 2 na 10, o, tu załapało. No to taką mini bruzdę sobie zrobimy. Szkoda, że jeszcze nie ma właśnie wychodzenia, coś tam majstrowania przy kółku, coś takiego. Ale... Jak chcesz na kółku robić? Na tym, no właśnie, żeby wiesz, na przykład tylnia nie wchodziła. No ale mówię, zresztą tu nie ma tej animacji ziemi, nie? Jakby była animacja ziemi, też by było o wiele inaczej. Dobra, tu sobie dolecimy. Nie zdążymy tego całego dorać. Ale to zobaczymy, może obrączka? No, obrączek by dokończył tak to tłorkę. Nie, chyba lepiej już jak mu zaczął na stronę podarać. No właśnie myślę, bo mam jeszcze takie bardzo małe pole do zorania, wiesz? Małe, że ono by tam zajęło ci 10 minut, 15 macie, nie? To tak to byś to dokończył, nie? No może tak. Bo tu poprzeczniaki trzeba zrobić i wszystko. Najwyżej byś pojechał po prostu od początku, zaczął, nie? Vloga, co ja mówię. Możemy odcinek na tamtym polu. Tak, zaczął wyjść, a przyjechałbyś tutaj mi to skończyć, nie? Ale kurde, fajnie to wygląda. Te tekstury są bajka. Na typową, na sceną, o Boże, jak się pół godziny nie ładnie. No przecież mogę zrobić już. No faktycznie, prawdzie tak. Kurde. Ja chodzę odzorać tutaj. Nie, bo tutaj nie to nie chcę. Ale on tutaj ma taką zmułę dziwną. O. Ktoś się wali, no. Nie wiem czemu to tak, jakby był trochę opuszczony. No dobra. Co to są za kamienie? A tu słuchaj, proszę na ciebie prehistoryczne. To może jest te kamienie. Nie. Tak. No w życiu, no co? Zobacz, tam skibę ci. No nie ma mowy, co ty przecież patrz, cały lemie się. Jak się ubrudził perfidnie. Ty, przez płot bym przerzucił tego karczara? Bo mam tu w samym płocie. Chyba. Ja się pojadę sobie umyć chyba, wiesz? Fajny bot ty. No. Ogólnie to można się nim zakopać, bo zrobiłem ten to, wiesz, co zawsze. Ja mam 20 minut, to jeszcze chwilę, nie? Jeszcze przyjadę sobie jedną, drugą i pojadę go umyć i skończymy to. Bo ja nie lubię, jak jest tak bardzo brudny. Dobra, przecież nie. No co jest ty? Nie wiem, czemu on tak właśnie wolno. Zmułem, ale jakąś. Albo to jest ten modorki. I dlatego. Dobra, nie cofaj, jedź, wiesz, że już. No ja już nie wraz, czy ja cofam? Myślałem, że jeszcze cofam. Panie, co pan? Dysz by się przydał, bo susza, jak widzicie. Już pewna bilna się przywraca. O. Agregacikiem tutaj już bym porobił. Bo nawet dość szybko mi pójdą, nie wiem, w ciągu 10 chyba mi powinienem zdążyć na to pole rozbić. Nawet nie. Gdzie? No, 5 minut. 5 minut, zobaczymy właśnie, bo Brono, to Brączek mógłby sobie już orkę nagrać na zaś i wtedy ja bym sobie miał dwa pola, trzy są, a no tak, bo jeszcze pamiętasz, no, co u mnie nagrywaliśmy, tam jest zorane pole, to by można było go nie wziąć i ten... No zobaczymy. Zobaczymy, piszcie w komentarzach, wtedy będziemy pewniejsi. Komentarzy ostatnio dużo. No, bardzo dużo. Tam 500 masz pod vlogiem, nie? No. Vlog naprawdę czasami idzie. Czasami się wyzywacie, ale... No, ale i tak... Kochacie się jak bracia wszyscy, nie? No. No. Nie? Kiedy mowa? No właśnie, może dzisiaj? Byśmy ten mieli chwilę? A z czego? Z typowej. A, no zobaczymy, może że dzisiaj. Może jeszcze dzisiaj się ten przerzuci. Może zobaczymy, no, ale na pewno na darmowym linku będzie. Jak już mamy zrobić modpack, bo tam prosiliście, tak... Połowa komentarzy boka pod mapą to było modpack, jeżeli już chcecie ten modpack, to może się nam uda i zrobimy. Nie, przerzucimy cebuli link. No. Albo cebuli link przerzucimy. Cebuli link przerzucimy, na mało po co ma. Po co ma zarabiać? O, dobra, teraz jeszcze. Albo 23 minuty starczy mi 25. A co chcesz zrobić? Nie, jeszcze w jedną, ale po co tutaj? Zostawiam trochę dla ciebie. Proszę, wyjedźmy z tego pola, bo on... Lezo. No lezo. Boże, jaki jest brudny, nie. Kurde, te drogi są fajne, tylko... Tak, tak, mi za, wylecisz, kurwa, przez przednią szybę. Wylecisz. Gdzie masz karczera? Kurde, ładne jest to gospodarstwo. Kurde, ładne. A to nie jest gospodarstwo, gospodarstwo, nie? Nie. A co masz robić? No robił mi ten, chłopaki. Kurnik też? Mhm. Nie, kurnik to jest stary już, jak... Piernik. Ale gdzieś to widzę brzydkie. Lezo sobie. No zaraz, kółko. On się poszemyje. No. No ale ty to wiesz, no. Mówię, że susza. Kurydza jeszcze wiechu nie puściła, ale jest susza. Chyba, że umyte. Ja chcę mocno. Dobra, zaraz zejdzie zaraz. Bo... No, to mi chodziło, ty. No, dobra, zostaw. A biny? Biny też mi to wyczyszczą. Żartowałem. Dobra.
Także to by nam było, to by nam było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Piszcie, subujcie, komentujcie. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.